Na tej płycie znajdują się dwa filmy bardzo różne, różniące się rodzajem, gatunkiem, czasem akcji. I można sobie łatwo wyobrazić, że reprezentują one zupełnie inną całość. Dolina Issy Tadeusza Konwickiego jest świetnym przykładem adaptacji filmowej klasyki literackiej. Z kolei Syberyjska lekcja Wojciecha Staronia to przykład na przenikanie się opowieści dokumentalnej z życiem. Rzadko się zdarza w filmie scena ślubu autora z główną bohaterką. Tutaj mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją. Autor filmu, zarazem operator, cały czas nieobecny, schowany za kadrem, wchodzi w kadr i wraz z główną bohaterką klęczy przed księdzem, a potem bierze kamerę do ręki, żeby samemu już sfilmować dalszy ciąg ślubu. Na tej płycie te dwa filmy ilustrują ten sam temat, bardzo ważny dla wszelkiej kultury, na styku kultur. Dla naszej kultury ze względu na to, że one umieszczają akcję jakby po tej samej stronie mapy, po stronie naszej wschodniej granicy, granicy ze wschodem. Z tym wiąże się jednak mnóstwo komplikacji. Najpierw widać te komplikacje w Dolinie Issy. To jest styk kultur polsko-litewskiej. Tuż po I wojnie światowej, kiedy chłopiec znalazł się na Litwie, która odzyskała wtedy niepodległość, w tym samym roku co Polska, w 1918 roku, ale równocześnie odłączony od rodziców, którzy zostali w Wilnie, przyłączonym z kolei do Polski. Więc życie w tym majątku dziadków ze strony matki, w majątku Szetejnie nad rzeką Niewiarzą, powieściową i filmową Issą, jest życiem w obcym świecie, jest życiem Polaków na Litwie. Ten motyw idyllicznego życia chłopca w świecie przyrody staje się więc coraz bardziej motywem zapowiadającym zagrożenie. I cała konstrukcja filmu przypomina o konsekwencji tego losu życia na pograniczu, i to na tak gorącym pograniczu kultur. Jest zapowiedzią losu wygnańca, który będzie musiał opuścić swoją małą ojczyznę albo dużą ojczyznę. I tak samo jak Konwicki, autor filmu, który kilkanaście lat po Miłoszu chodził do tego samego, co on, gimnazjum Zygmunta Augusta w Wilnie. Film opowiada, przedstawia rozmaite warianty losu wygnańców. Miłosz z różnych względów strategicznych nie przyznawał się zbyt chętnie do ściśle autobiograficznego charakteru tej książki, napisanej w połowie lat 50. we Francji, odtwarzającej koleje dzieciństwa. Konwickiemu jednak zależało na podkreśleniu autobiograficznego charakteru książki, dlatego że realizacja filmu była świadomie przez reżysera dokonanym takim aktem ekspiacji całego środowiska literackiego, które trochę wcześniej wobec Miłosza zawiniło. Powstawały w literaturze polskiej poemat dla zdrajcy, Nim będzie zapomniany, jego wiersze nie były obecne w lekturach szkolnych, w ogóle nie mogły być drukowane. I nagle przyznanie Nagrody Nobla zbiegło się z tym momentem w kulturze, kiedy można było zacząć o tym mówić. Dolina Issy chce powiedzieć jakby wszystko naraz. Opowiedzieć biografię Miłosza, przedstawić adaptację jego najpiękniejszej książki prozatorskiej, a także przypomnieć jego wiersze. Nakręcony kilkadziesiąt lat później, no kilkanaście lat później, bo w 1998 roku dokument Wojciecha Staronia Syberyjska lekcja przedstawia najdalsze konsekwencje wygnania
Bohaterka filmu, Małgosia, wtedy współcześnie, z końcem lat 90., odpowiadając na apel ministerstwa, jedzie na Syberię uczyć tam polskiego potomków wygnańców, potomków wielu pokoleń Polaków, którzy w XIX wieku, zwłaszcza po powstaniu styczniowym, później w różnych sytuacjach, aż do roku 1945, byli wywożeni na Syberię. Spędza tam rok, obserwujemy ten rok, w 5000 kilometrów od Polski, 100 kilometrów od Bajkału, od jeziora Bajkał, właśnie na Syberii. Ten film w gruncie rzeczy ma tonację odwrotną od Doliny Issy. Tam spodziewaliśmy się idylli, a kontaktujemy się z grozą wygnania. Tu spodziewaliśmy się grozy, ponieważ sytuacja materialna tamtejszych mieszkańców jest jak najgorsza, zobaczymy, trudna do przezwyciężenia obcość Polki, która jedzie do obcego sobie otoczenia, zmuszona do obchodzenia innych zupełnie świąt, do których jest przyzwyczajona, niż tych, do których jest przyzwyczajona, do skonfrontowania się z trudnością materialną i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem ten film w gruncie rzeczy opowiada o idylli. Ta idylla zapewne częściowo wiąże się z sytuacją, o której mówiłem na początku, zakochania, ślubu, co zawsze jest szczęśliwym momentem w życiu człowieka, ale łączy się także nieoczekiwanie właśnie z takim zrozumieniem, zaprzyjaźnieniem, odnalezieniem się w tej obcej kulturze, co jest takim bardzo zastanawiającym i równocześnie optymistycznym akcentem tego dokumentu.